Testuję żarówki LED na zegarach, ale patrzcie, jakie niefajne żółte. Trzeba tarczę wymienić. Żarówki są białe, ale kolor tarczy sprawia, że takie żółte są. Nie, nie, takie być nie mogą. To miało być białe. Dalej troszkę się bawię tymi zegarami. Nie podoba mi się ten prześwit białego światła tutaj, no ale to chyba nic z tym nie zrobię. Zamówiłem nowe tarcze, wszystkie, cztery. A, takie fajne, czerwone. A, no i żarówki jeszcze. Wszystkie to są T5. Je się wymienia po prostu. To bardzo prosta wymiana, ale patrzcie na to. Tutaj muszę włączyć flesza. Jeśli mnie wzrok nie myli, a przypuszczam, że nie, to jakiś kuźwa debil malował to pędzlem. Rozumiecie to? Bo ja niektórych rzeczy... Ja jestem partacz i w ogóle robię wszystko tak, wiecie. Robię jak umiem, ale staram się najlepiej jak potrafię i no nie wiem, nigdy mi nie przyszło do głowy, żeby to pędzlem pomalować. Okej, okay, zegary rozebrałem. Nie wiem, czy pokazywałem, czy nie. Próbowałem dojść do tego, dlaczego to jest podświetlane na żółto. I nie wiem, wiecie. Sobie je zostawię. Czekajcie. Światło jest białe. Myślałem, że czasem takie gumki zakładają albo coś, żeby kolor zmienić żarówki. Ale te tarcze po prostu są tak zrobione, że one świecą na żółto, wiecie. I nic z tym nie zrobimy. Mi się to bardzo nie podoba. Dlatego tarcze idą nowe. Zegary tam, a tutaj kupiłem, to jest największy mój błąd. Patrzcie, co ja tu zrobiłem. O, wiecie, po co to wszystko? Żeby wymienić tą żaróweczkę. Tą żaróweczkę, żeby wymienić, kupiłem coś takiego, bo nie ma innego wyjścia, muszę... Ona jest przykręcona tu na dwóch śrubach, a to jest wszystko jeden wielki kawał. Jest przerąbane, żeby tą jedną żarówkę, takie widzi mi się, bo to tylko dla mnie, żeby była LED. Muszę wyciągnąć, muszę odkręcić dwie śruby tutaj z tyłu. To jest tak ciasno. O, śrubokręt nie wejdzie, dlatego kupiłem to. Mam nadzieję, że tym odkręcę. I tutaj jest właśnie gwiazdka i będę próbował... Mam jeszcze takie małe okrągłe, jakby to mi nie weszło jakoś, bo tu jest, tu idą jakieś kable. Nie, może wykręcę, wiecie, tam jest bardzo ciasno. O. Pokażę wam tutaj. O, tu jest ta żarówka, to brązowe. I widzicie, tam jest śruba. I najgorsze jest to, że nie mogę samej żarówki, no bo to mi przeszkadza tutaj, bo ona jest tak schowana tu głęboko. I muszę wykręcić te dwie śrubki, żeby to pchnąć do tyłu i wymienić żarówkę. Także jest przerąbane, naprawdę. Z taką pierdołą i to w sumie nie jest nic niezbędnego. Mówię, to tylko moje widzimisię. I tyle się muszę pieprzyć z tym. No nic. No podjąłem się tego, więc to zrobię. No, ja tylko mówię, że przerąbane. I szukam jeszcze miejsca na ten turbo timer, żeby go gdzieś, wiecie, zamontować, żeby on tak był. Myślałem, może tutaj, tak przez to, bo trzeba będzie zrobić jakiś, wymyśleć, żeby go złapać. I też, żeby jakoś był przymocowany, żeby nie wisiał. No i jak będę wciskał guzik, nie wiem, ja muszę poczytać o nim, co on może. On ma kilka opcji tutaj w ogóle. O. Padła mi bateria, bo zostawiłem kluczyk przekręcony i się zresetował teraz tylko pół minuty. Jak go gaszę, to pół minuty jest. Muszę go znowu przestawić. Właściwie to mógłbym go ustawić na dwie minuty, żeby to turbo schłodzić. Niech sobie chodzi dwie minuty, przecież nie będę płakał przez to paliwo, a to nie Europa, tu się nie czepiają, że auto chodzi. Także no, coś kombinuję pomalutku i czekam na resztę części, no. Wszystko powinno przyjść do końca tygodnia, w ten tydzień krótki, bo w czwartek mamy dzień dziękczynienia, czyli Thanksgiving. O... I będzie długi weekend czterodniowy, także będę działał dalej. Mam nadzieję, że wszystko przyjdzie. Zwłaszcza tego silnika, żeby poprzychodziło. I tak jak pisaliście, nie będziemy go pukać. Nie będę jeździł, tylko tak go odpalę tutaj w garażu. Właściwie to potrzebuje tylko to łożysko, nie? Żeby to wymienić, już skręcę, zaleję płyny.
odpalimy, niech się wypłucze, wszystko zejdzie i będę uszczelniał. Uszczelki mi przyszły firmy Evergreen. Czytałem o nich, oni niby, wiecie, każdy może napisać, że premium OEM quality, nie? Ale czytałem, ludzie chwalą te uszczelki, że są ok, także... O, nie wiem, ile za to dałem, $25 chyba. To jest na dół, nie? Na górę idzie mi cały rozrząd. Pompa wody, pompa oleju i paski, cały rozrząd też idzie. O, też dosyć tanio zapłaciłem za wszystko. O, no dobra, no będziemy działać, tak tylko update. Update, no i film wrzucę, jak już coś zrobię w środku, chociaż także prawdopodobnie to oglądacie w weekend, sobota, niedziela. Tak to wygląda rozebrane. Nie wiem tylko co z tą wskazówką od obrotów, czy też się zepsuła tak jak w ciężarówce. Zalałem pukanki, będę go pukał, wiecie, także... Także czekam, tylko będę jechał po olej za chwilę. Zalałem wodę do chłodnicy razem z tą pukanką i to do oleju mam wlane, tylko olej zaleję i będę pukał silnik. Tak jak mówiliście, jeździł nie będę, po prostu 15 minut tu w garażu będzie chodził. Odpaliłem go po raz pierwszy, odkąd tu stoi w garażu. I tak przygasa czasem. Obroty mu spadają. Już chyba nie. Dwa razy tak zrobił. Na tą chwilę wyciek oleju. Tu z tego się kończy. Nic więcej nie widzę. Może trzeba się nim popiździć. Nie wiem, zleję. Zleję tą pukankę i można się przejechać. Też nie chcę zalewać, kurde, olejem dobrym, jak się okaże, trzeba będzie go zlewać, a prawdopodobnie tak będzie. Szkoda oleju, żeby się przejechać. Tak chodzi, jakby chciał zgasnąć, wiecie? I tu piszczy, kurde, nie wiem co to jest, na dole jest alternator, a to tutaj, pompa wody jest tam na dole, niżej. Co to jest to? Dlaczego idą te rurki? Pompa wspomagania, tak? Okej, niecałe 20 minut. Zaraz zgaśnie. Turbo timer musi się wyłączyć i zlewamy wszystko. Tu mi woda cieknie z tego węża, też chyba źle docisnąłem. Taki olej nam wypływa z pukania. I zaraz wodę zlewam. Z płynu chodniczego chociaż widzę różnicę, bo wlałem czystą wodę. A w oleju nie widać nic. Zamówiłem już ten sensor od ciśnienia oleju. Ma być w sobotę. To jego wymienię. No ale co, no zalewam olej i trzeba kurde nim pojeździć, bo nic nie widać, żadnego wycieku teraz. Trzeba pojeździć, on chyba zacznie ciec dopiero jak się będzie nim jeździć. Jeszcze mu takiego specyfika zaleję. Chociaż wtryski chyba będę wymieniał na większe, wiecie? On tu chyba ma 450 cc. A ja chyba będę wsadzał 850, ale jeszcze nie wiem. Dlatego na razie mu zalejemy, zobaczymy czy się mu poprawi trochę, jak mu to wleje do czyszczenia układu paliwowego. Jak mam być z wami szczery, to mi to wygląda na tą uszczelkę pod miską olejową. Na tą chwilę, nie? Na pewno ten sensor w sobotę go wymieniły i
Wygląda mi to na uszczelkę. Mam nadzieję, że będzie uszczelka pod miską olejową, no bo już ją mam. Nie chciałbym bardzo musieć skrzyni zrzucać. Jeszcze nie teraz. No ale okaże się wszystko podczas jazdy. Pojeździmy trochę, pojeżdżę po osiedlu, a pojeżdżę, jak no, będę jeździł tak, pojadę go zarejestrować, nagram z tego odcinek no i co? No i tyle. Będziemy patrzeć, jeździć, obserwować. Jeszcze rozrząd będę chciał zrobić, ale nie wiem, kurczę, kiedy. Jeszcze nie mówiłem tego, bo to miało być w innym filmie, ale pokażę wam. Kupiłem felgi, takie, cztery. Opony są do dupy, ale felgi są ok. Troszkę tak chromnie schodzi z nich na ten, tylko gdzieś tam od tyłu czułem, że się coś łuszczy i tak jak tu na śrubach, czy przy wentylku. O, widzicie? Coś takiego się dzieje, takie bąble się robią. Ale ogólnie są dobre. Ja je zostawię sobie na zimówki, wiecie? Założę tu zimówki, jakieś dobre zimówki, żeby mieć, a na wiosnę kupię sobie takie fajne, fajne felgi do niego. Znaczy, no, jak wszystko będzie dobrze, nie? To nie jest powiedziane, że na 100% kupię. A te opony, one nie są złe, wiecie? Patrzcie, bieżnika dużo, tylko ja myślałem, że je przełożę na te, nie? Na razie i żeby było. Ale widzicie ta guma tutaj? O, padało w nocy. Widzicie, jaka jest popękana w bieżniku? I nie będę ich zakładał. Ja je po prostu oddam komuś za darmo. Na pewno jakiś Meksyk czy kurwa Murzyn przyjedzie i je weźmie. Lepiej niech jeździ na takich, niż mają na łysych jeździć i kogoś zabić, bo naprawdę tutaj nie ma przeglądów. W Stanach nie ma przeglądów, jest tylko test spalin. I po prostu, no, mogą sobie, wiecie, jeździć jak chcą, nie? Dlatego jeżdżą takimi połatanymi, bez świateł, bez niczego. Nikt się tym nie przejmuje zbytnio. Znaczy, mandat można dostać, a nie tak, że nie ma mandatów za to. Jak ci nie działa światło, to nikt ci nie zabierze dowodu rejestracyjnego ani nic w tym stylu, ale dostaniesz mandat za niedziałające światło, nie? Tak to działa tutaj. Tak samo jest z wędkowaniem. Wykupuje się licencję na wędkowanie, ale nie zdajemy żadnych egzaminów, kiedy, jaka ryba. Tutaj zresztą dużo zbiorników ma swoje przepisy, dlatego każdy... Po prostu trzeba wiedzieć, no. Musisz znać przepisy tam, gdzie łowisz i tyle. A licencję się wykupuje za $15 na rok. Jak się jest z tego stanu, a jak nie, no to w Wisconsin płacę chyba 60. O, jeszcze nie pokazałem to światło. Ono było takie, jak to na dole. Przeczyściłem na razie, wiecie, bo bardzo drogie. 3000, papier ścienny i ładnie zeszło. Jestem zadowolony nawet z tego. Na tą chwilę wystarczy. Zamknąłem maskę, no i kurde, chyba trzeba będzie się nim przejechać. Tylko ten sensor za 2 dni ma być. Może podjadę do sklepu, oni na pewno mają ten sensor od ciśnienia oleju. Tutaj mam tester do kompresji. Tylko mam problem, bo nie wiem, jak odciąć paliwo. Chyba będę musiał siedzenie podnieść z tyłu za siedzeniem, pod siedzeniem, za pasażerem, pod tylnym siedzeniem jest pompa paliwowa i chyba muszę ją odpiąć, bo nie ma fuse'a, po prostu nie ma bezpiecznika, jest jakiś jeden główny bezpiecznik i on chyba też mi rozrusznik wyłączy. Przynajmniej tak wyczytałem na forum, bo szukałem bezpiecznika tu pod maską, a tam są bezpieczniki jeszcze pod nogami i nie ma bezpiecznika od pompy paliwowej. Pojechałem się przejechać. Że te krótkie biegi, super sprawa, super, ale mi się fajnie biegi zmienia. Tylko kurczę, mogę GoPro wziąć na klatkę albo na szybę. Coś pomyślimy, jak już będzie taki test drive normalny. Na razie chcę zobaczyć, chcę, żeby ten olej zaczął ciec, wiecie?
No i sprzęgło, no, znaczy luz normalnie chodzi, kurde, super. Coraz lepiej, pomału do przodu. Dobra, teraz już na pewno leci olej, bo go czuję, że śmierdzi. Synku, no sprawdzam coś. Kurwa, chyba jednak grill main seal. Tu cieknie ze pomiędzy skrzynią a silnikiem. Kuźwa. No jestem niepocieszony, wam powiem. Myślałem, że tego uniknę. Chociaż to na pewno nie uszczelka. Nie, wiecie co, ja wymienię tę uszczelkę. Wymienię ten sensor. Sensor wymienię od ciśnienia oleju, bo w ogóle mi nie pokazuje, że mam jakieś ciśnienie oleju w tym, na zegarze. I wymienię uszczelkę pod miską olejową. Ale to już w kolejnym odcinku. W tym odcinku chcę tylko skończyć zegary, wiecie? I... I zobaczymy wtedy. Bo tu nie jestem pewny, bo tu jest tak mokre, o... I no po prostu, żeby się upewnić. Nie, myślę, że znając moje szczęście, to trzeba będzie zrzucać skrzynię, ale... Ale mam tą uszczelkę i żeby wymienić, to tylko trzeba wydech ściągnąć, nie? Wydech i miska w dół. Oj, no i co? No i tyle. Trudno. Będziemy ściągać. Bo tu u góry wszystko suche, wiecie? Tak patrzę. Tu tam, co wymyłem. Tu się sączy, bo się sączy chyba, ale to pomału. No to jest wszystko stare, nie widać świeżego oleju. Także albo miska olejowa, albo trzeba skrzynię zrzucać. Okej. Okay. Jedyne normalne miejsce na turbo timer, jakie znalazłem, to jest tutaj. Pod radiem. O, tylko kable są za krótkie, dlatego tu już pociąłem kable. Teraz wsadzimy je w pancerz. Tu przepuściłem, żeby zobaczyć, czy jest i jest jak przejść. Także je w pancerzu przepuścimy. Tylko wszystkie czerwone. Będę musiał pojedynczo, bo ja je będę zgrzewał, nie? Muszę je rozciąć tu i po jednym robić. No, a tutaj, tu będą, bo ja nie wiem, jakie te tarcze, wiecie, założyłem tą tarczę z powrotem, bo nie wiem, kurczę, one mają jakieś swoje zasilanie. Ja nie wiem, czy one w ogóle potrzebują żarówki teraz, te, co są tutaj z tyłu, czy nie potrzebują, bo one, ja się podpina do zasilania i tam koleś mówił, żeby, oglądałem film, nie, żeby do tego, co się reguluje, jasność się podpiąć, ale ja tu żarówki, sorry za tego fokusa, nie używam tej żaróweczki do podświetlania tego, dlatego tu się podepnę tymi kablami od tych zegarów, ale one mają mi przyjść chyba za 2 dni dopiero, a może jutro. Okej, okay, pokażę wam jeszcze, jak to robię. Tutaj przeciągam, zaznaczam sobie, bo ja, zaznaczam sobie, który kabel akurat robię, jak tu pociągnę, wiecie, to widzę, że tu się chowa. Zaklejam taśmą i łączę tymi szybko złączkami takimi, topię i to jeszcze taśmą obkleję. Czasem jakby się to mogło przedziurawić, że jakiegoś zwarcia nie było. No i tak zrobię wszystkie. Taki ze mnie, kurwa, mechanik. Robię jak mogę i jak... No nie miałem kolorowych kabli, no co ja poradzę. Mam szpulę, kurde, czerwonego i trzeba wszystko czerwonymi robić. Ale jakoś sobie poradzę. Dobra, nie męczę was. Wiem, że te odcinki chaotyczne. Wiecie, w ogóle myślę, czy nie zacząć troszkę inaczej nagrywać w takim stylu, że robię jedną rzecz i nie, że tak latam tu z silnika, tylko że ja tam mam takie vlogi na razie. Ale pomyślimy, co z tym kanałem. Może się będę skupiał na jednej rzeczy, tylko właśnie, żeby potem mi ludzie nie mówili, że ja robię filmy instruktażowe, a nie umiem. Bo ja robię filmy vlogowe, rozrywkowe, nie? Także ja jak mówiłem, ja to pierwszy raz wszystko robię, także nie mam pojęcia, ale no przyszła pora się nauczyć, no. Taką mam zachciankę i będę się uczył na tym samochodzie. Dobra, także to jeszcze do przemyślenia, a na tę chwilę robię kable dalej. Okej, okay, w międzyczasie jak czekam na tarczę do zegarów, to zacząłem prać dywaniki. Wyciągnąłem fotele, w ogóle zrypałem sprawę z tym turbotimerem.
wyciąłem dziurę w tej konsoli. Znaczy, nie wiem jak po polsku, to po angielsku jest center console. Także mówię w konsoli. A na niego i chciałem zrobić taki ładny dookoła, bo ta dziura wycięta tak brzydko wygląda, nie? Ale chciałem go wcisnąć i się rozpiął, złamał, można powiedzieć, i guziki mi wypadły. Te cztery. I jakby to powiedzieć, no zrypałem sprawę, bo znalazłem tylko trzy. Jednego nie ma. I jestem bardzo niezadowolony. I nie wiem co teraz, rozwaliłem to wszystko, żeby znaleźć ten guzik tak naprawdę. Wyciągnąłem fotele, patrzyłem pod dywanikami, no bo on gdzieś tam mi wpadł. Nie znajdę go. Odkurzałem, najpierw dmuchałem sprężonym powietrzem, żeby go gdzieś wydmuchać. Nie znalazłem. Wyodkurzałem, sprawdziłem odkurzacz dokładnie w środku, też nic nie ma. No i nie mam pojęcia, nie znajdę go. Także nie wiem czy... No wkurza mnie to. W najgorszym wypadku, a na razie zostawiam tak jak jest, ale może kiedyś kupię nowy ten turbo timer, bo guzika nie mogę na dokupić. A ja bym chciał, wiecie, bo ja jestem takim trochę perfekcjonistą. Piorę dywaniki, tu ten tył był taki, o taki. Parę razy trzeba będzie wyprać. Mam środków tyle, kurde, taki. Jeszcze masę innych. Będę prał, aż wszystko będzie czyściutkie. I będę chyba kupował tutaj, jak mają, jak robią do tego modelu, te WeatherTechy. Tutaj akurat niedaleko mnie jest fabryka. Oni robią takie laserowo docinane, fajne wycieraczki. Także, no zobaczę. Jeśli robią do niego, no to kupię. Przyszły mi tarcze. Wyciągnąłem zegary. O ile tych chyba nie trzeba będzie ściągać wskazówek, to te trzeba będzie. Bo te nie są nacięte, widzicie? Te duże. A te małe są nacięte. Także myślę, że wejdą tak. Tylko nie rozumiem tego. Dali taki ten pierdolnik i one mają kabelki. Każda jedna. Podepnę i pokażę wam o co chodzi. Ok, włączam. I tak świeci, jak jest na 1. Dam na 0. To dalej świeci. Blue, green, kurde, o co chodzi? Nie wiem, wiecie, nie wiem o co chodzi, ale podobają mi się. Już założyłem, tylko one, kurde, latają mi na tym. Te latać nie będą, bo tu trzeba śrubki odkręcić i te śrubki będą je trzymać, a tu, kurde, no nie wiem. Zastanawiam się, czy nie chcę, kurde, ich nadklejać, nie? No zobaczymy, jak je założę. Na razie jest ok, wszystko. O, i tak muszę to chyba wyciągnąć. Ze wskazówkami chciałem wam pokazać. Jest taki trik, trzeba ją przełożyć nad tym. O, i ona zjeżdża w dół i teraz ją ściągamy. I później ją zakładamy. Widzicie, ona sobie wraca. I trzeba ją przełożyć znowu nad tym i wszystko będzie działać poprawnie. Tak samo z tą. Ok, tyle wyoglądałem na YouTubie, że tak trzeba zrobić. Tylko nie wiem co z tymi tarczami, bo je się tam pisało, że je się nakłada na te tarcze, nie ściąga się tych starych. Odkręciłem te śrubki, ale tu jest chyba wada fabryczna, znaczy wada, pomyłka. Patrzcie. Dali dwie zamiast jednej. Bo tu jest jedna, nie? No nic, nie będę tego rozbierał, bo później nie poskładam. Dam dwie, to i tak świeci. Ale mnie wkurza, że teraz do niczego nie dają instrukcji. Nie wiem też, do czego zrobili. Z tego kable w tą stronę, z tego w tą, do środka. Niby którędy to ma wyjść. Bo myślę, że je puszczę tak dookoła i tu górą. Nie wiem, muszę zobaczyć. Mam nadzieję, że to czarne, co tu przychodzi, to dociśnie jakoś te tarcze jeszcze może w tych miejscach, jakoś to zablokuje, no bo bez jaj, kurde, no. No czy ja robię coś źle, no ale napisali, że nie ściągać.
Okej, okay. No nawet docisnęło. Nie ruszę, o, troszeczkę mamy, ale to tyle, co jest luzu na tych, ale to dosyć dociska. Na to mam jeszcze karbon mi idzie, wiecie, tu będzie karbon naklejany. O, tu, tu zrobiłem dziury, bo nie miałem jak wyjść tymi kablami, zrobiłem dziury lutownicą. A nie wielciłem, bo za dużo kurzu, nie chciałem kurzyć, potem lutownicą zrobiłem taką dziurę, bo te wtyczki dosyć duże, wiecie. Ale udało się, przeszedłem i podłączmy, zobaczmy i kończymy ten film. Reszta w kolejnym, bo wychodzą mi filmy już po 20 minut. Okej, okay, one nie przepuszczają światła. Jak włączam, to tylko tak jest podświetlane. A jak zapalam światła, czyli one świecą tylko tym, co dostaną z tego. Zaraz zobaczymy. Okej, okay, no i wyszło coś takiego. I tutaj jak damy na 0, dużo ładniej. To tak ciemniejsze są, takie bielsze. No i tak samo możemy sobie ściemnić. Okej, okay, no super. Naprawdę mi się podobają. Tak to wygląda. Dobra, dziękuję wszystkim, którzy byli, oglądali i zapraszam na kolejny odcinek. Na tym zakończymy ten odcinek. Trzymajcie się. Hej.